Siemano, zadanko szesnaste, maturka podstawowa i mamy do czynienia z ciągiem. Pięciowyrazowy ciąg o takich wyrazach jest arytmetyczny, kropka. I mamy ustalić ile wynoszą liczby x i y w tym ciągu. Hmm. Ok. Przede wszystkim mamy dane odpowiedzi ABCD, a zatem... Najprostszą minioną poru, to można by stawić sobie każdą z tych propozycji ABCD, no i po prostu sprawdzić jakie ciągi dostaniemy, no i w którym przypadku faktycznie będzie to ciąg arytmetyczny. No ale metoda nie jest specjalnie przyjemna dodatkowo, bo tutaj pojawiają się takie trochę smutniejsze wyrażenia, i tak robić nie będziemy, no ale dałoby się, jak ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. My się w ogóle zastanowimy, kiedy ciąg jest arytmetyczny. No i ciąg jest arytmetyczny wtedy, gdy zachodzi taka zależność pomiędzy kolejnymi wyrazami że ja zapiszę wyraz pierwszy, wyraz drugi, wyraz trzeci, i tak dalej że te wyrazy tworzą się poprzez dodanie takiej samej liczby. którą nazywamy resztą. R jak reszta. No i co możemy zauważyć? W naszym ciągu mamy tylko dwa wyrazy obok siebie, które wiemy ile wynoszą. No to w takim razie spróbujmy ustalić ile wynosi reszta w tym przypadku. Czyli minus trójka i jedna druga. No, nie trzeba być chyba specjalnie matematycznym mistrzem, żeby Zauważyć, że między minus trójką a jedną drugą na osi liczbowej jest odległość od minus trójki do 0 3 i od 0 do 1 drugiej jedna druga, czyli łącznie 3,5 plus 3,5. No w takim razie, jak dodam kolejne 3,5 w tej sytuacji minus 3, jedna druga plus 3,5 dostanę czwórkę. Plus 3,5, dane 7,5. No i znowu 3,5. No i dostaje 11. Zgadza się 11, czyli jesteśmy całkiem szczęśliwi. I teraz tak. Trzeci wyraz to jest 4, trzeci wyraz to jest x, a zatem odpowiedź c odpada, odpowiedź b odpada, odpowiedź d odpada. Cała odpowiedź A. No, miałem nadzieję, że jeszcze będę mógł coś powiedzieć o liczbie y, no bo nam tutaj wyszło 7,5, a w odpowiedziach nigdzie nie ma y 7,5, no ale mam nadzieję, że każdy wie, że 7,5 to jest 7,1,2. druga, i możemy to przedstawić jako 15 drugich. No i faktycznie odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. I tyle. No, to była metoda chyba najszybsza i najprostsza, jaką można było tutaj zaatakować. A teraz powiedzmy sobie jeszcze o sytuacji trochę trudniejszej. Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z takim wyrażeniem x pierwiastek plus 1, a tutaj 2x, no po prostu 2x i wiemy, że te trzy liczby w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Mamy ustalić, ile wynosi x, czy tam ile wynoszą te dwa pozostałe wyrazy, których nie znamy. No i teraz tak, żeby to zrobić, a nie jesteśmy w stanie ustawić, ustalić reszty od razu, to możemy skorzystać z czegoś, co znajdziecie w karcie wzorów i nazywa się to warunek ciągu arytmetycznego. I mówi on o tym, że wyraz środkowy to jest średnia arytmetyczna wyrazów po bokach. Czyli wyraz środkowy i wyrazy po bokach faktycznie mamy. Więc jeżeli sobie ułożę tę zależność, to dostaniemy, że x pierwiastka z 3 plus 1 równa się, czy dodać 2x. To jest 2. No i mamy do rozwiązania równanie. W pierwszej kolejności przemnożę je razy 2. Dostanę 2x pierwiastka z 3 plus 2 równa się 3 plus 2x. Piszmy to sobie. 2x pierwiastka z 3 plus 2 to jest 3 plus 2x. No i tak jak w przedszkolu. X -y na jedną liczby na drugą. Tutaj jest wyraz z X. -em. Przerzucam 2X. Tu jest trójeczka. Odejmuję dwójeczkę. Teraz wjeżdża taka piękna idea, której wielu z Was by pewnie nie przebrnęło dalej. No bo jak wykonać taką operację? No to już bardzo łatwo. Wystarczy x. -a. Wyłączyć przednawias. I tyle. I w kolejnym kroku, tu już klasycznie dzielę sobie przez takie wyrażenie, i dostajemy x równy 2 pierwiastki 1 przez 2 pierwiastki z 3 minus 2. Piękna sprawa. OK. No i gdyby tutaj tylko o to chodziło w zadaniu ustal, jakie jest x, no to mamy to. Jedyną rzeczą, którą jeszcze tutaj można zrobić, to jest usunąć niewymierność. Robi się to w ten sposób. Będziemy tu przemnażać wszystko, ale przez dwa pierwiastki z 3 plus 2. Jeżeli macie na dole dwa wyrazy, to nie możecie przemnożyć tak jak w zwyczajnym przypadku, tylko przez pierwiastek. Sprawdźcie dlaczego, tylko musicie skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia a minus b, a plus b, bo to nam wyrzuci kwadrat pierwszego i drugiego wyrazu. A to jest coś, co byśmy bardzo chcieli mieć. I tutaj dostaniemy u góry dwa pierwiastki z plus 2. A na dole kwadraty tych wyrażeń, czyli tu będzie mieli 4 razy 3, 12 odjąć 4, to się równa 2 pierwiastki z 3 plus 2, 12 odjąć 4 to jest 8. No i zobaczcie, że mogę skrócić wszystko przez dwójkę. Pamiętajcie, jak skracacie taki zrozbudowany ułamek, to wszędzie trzeba skrócić przez to samo. Czyli dostajemy pierwiastek z 3 plus 1 przez 4. Taki był nasz x. Piękny, nie? Także w tym zadaniu bez tego warunku byłoby ciężko. Ale akurat tutaj w zadaniu 16 nie było żadnego problemu. Ustaleniem tych liczb. Gdybyśmy chcieli korzystać z tego warunku... No, to wtedy byłby delikatny kłopot właściwie, bo jeżeli sobie wezmę te trzy wartości, to nie rozwiążę takiego równania, ponieważ zwróćcie uwagę, że byśmy mieli dwie niewiadome, ale po drugiej stronie bym mógł wziąć taki warunek dodatkowo, a więc miałbym dwa warunki z dwiema niewiadomymi i z tego by powstał układ równań. Który trzeba by rozwiązać, no wydaje mi się, że może 1% zawodników na maturze by to tak liczył. O, chyba, że ktoś nie zauważył tej metody z przeskakiwaniem OR, no to wtedy się męczy. No dobra, trudność zadania. No nie, no 0 na 10. Wydaje mi się, że nawet jakby ktoś ułożył ten układ równań, to wtedy wróciłby i chyba podstawiał po prostu propozycję ABCD. Jeszcze zobaczcie, jak uprzejmie zrobili, że od razu pierwsza byłaby odpowiedzią poprawną. Trudność 0 na 10. Tu się nic nie działo, tutaj liczby były proste. Zobaczcie, też ułożyłem bardzo proste liczby, a faktycznie te przekształcenia. Były tak potem powalone, że dokulanie się do takiego wyniku, no to byłaby realna trudność. Tutaj jakieś 4 na 10 byśmy sobie powiedzieli, że ta trudność by wynosiła. No i tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się takie zadanie podoba, czy dało Wam się od razu wpaść na tą metodę przeskakiwania OR. No i powodzenia, trzymajcie się.